Traktor jedzie już w pole niedługo. Co tam z tym komarem? Utopił kurwa motorynkę, ty! Majster utopił komara. Co, będziesz rozbierał? Trzeba rozebrać. Świecę dymiemy i zobaczymy, nie? No. Tylko do góry nogami go wypierdolimy i zobaczymy, jak on tam będzie teraz ten, nie? Już tak jamaszkę kiedyś robili. No, ale nie wiedziałem, że tam tak głęboko. No, my tam Tomek Kłada zatopił. Kurwa. Sam się mordował, mówię, gdzie on jest? Zwariowałem, jak mi stanął, zastał wody, stanął i kurwa nogę dotąd, do kolana wyłożył. A mogłeś go wyrzucić? Nie, on już stał, jeszcze powoli jechał, wiesz, on tak ja tego słyszałem. A ja boczkiem, nie? Bo taki małolak tam stał, dzieciak? Przy tym przejeździe bocznym, nie? No. Bo tam nie mógł przejechać, nie? Ale my tam przejeżdżaliśmy. No, ja tam trochę sobie, wiesz, go wyminąłem przez tą wodę i sobie tam wjechałem, nie? A ten kurwa środkiem, nie? I no bo... środkiem, nie, to tam busa utopili ostatnio. Ja nie wiedziałem. I też zastał wodę. No, ja mówię, ale no. Sobie stopę tu dorobiłeś, widzę, Michał. Nieźle. Geppetto. A ty też przyniosłeś kumplowi? Ty Michał, Kuba ci znalazł też nóżkę. Bardzo dobra! Tam to można na szczupaki iść. No. Dzida na ryby! Chcesz na szafkę? 19 daj, 19 bo 21. Nie wiesz, na szafkę nie ma szans. To nie, to nie ma. Być płaskoszkowy. 21. No to może być jak w maluchu jeszcze, no 21. No jak w maluchu, ja 21, świecę od malucha do chust do KTM-a. Ale lekko była przekręcona. Ja nie dopierdalam świec, wiesz? A. Bo potem jest problem z klamkami, nie? Ale klakson ci działa? Jo. Raz patrzyłeś? Nie motorynce? No to zobacz. Zobacz ci komar i ten, to puszka w przol, ten. Działa. Ty, no to już prawie pół motoru mamy. Ty. Czy ta pszczoła w tej puszce nie zdechła? Pszczoła w puszce. No to on idzie się przebierać? Nie. I naprawiamy teraz jeszcze tego. KTM-a. Po przypadkach. Badyla. Co, pluje? Nie, wiesz, ale świeca mokra była, nie? Aha. Trzeba trochę wypalić i nie będzie chodzić. Będzie dobrze. Będzie, nie, on się odzywał tam, wiesz? A filtr może byś sprawdził? Taki jest. Górę ma sucho, ma dół mokry. Wiesz? No to może go ściągnąć może. Nie, odpali to. A może nasączyła się ta gąbka wodą? Gąbka jest na pewno mokra, nie? Bo ja sprawdzałem ją. No to może ją wypłukać. Zaraz go wycisnę. No. Ale pan starter zaczął ci działać. Działał. Działał, jak nie działał. Naprawili. Kiedy tam? W polu? A tam nie, nie, tam kiedyś, zimno. On jak zimny, to nie odpali. No ty no. Ja dużo dawał paliwa z tej podłogi. No jest woda, ty wydymnąć czas. No. Weź go tam. Tak. Muł jakiegoś nabrał. To są kijanki z bagna. Arkadiusz lubi sobie udoskonalać życie. Aha. Motocykle w ogóle. Tak. Nagrałem, jak ci wyfrunął wtedy. Ty, on został na tym. No, górce, a motor poleciał. A to widzisz, przez to twoje. Mać, jak cieknie. Przez to twoje kombinowanie, ty, no tu będzie z pół litra. No weź tylko to. Zobacz. Ale nie w kamerę. Nowa kamera. Dawaj. Nowa kamera. Najpierw tu. W tej dziurze. Widzisz, ile z wody? Chłopaki z Bydgoszczy dają radę. Jak? Trzeba sobie dawać radę. Życzenie. Gdzie by to pierwszy raz, panie kolego, było? Ale ten 125 nie miała takiego problemu, też utopiona. Ale chuja, ty jej nalałeś karszerem do środka. A z huskwarną jaki problem miałem? Jak mi do wody wpadła, jak zastała wody? Kuźwa, to jeszcze 610 było, to wiesz co to było, nie? Chłopie, bez rozrusznika, nie? O Jezus Maria. Ale sława z Huzaberga utopił. No, w morzu. W morzu mówił, no. Taki model. Oj Tomek, gdzieś ty dzisiaj był? A przez tą wodę. Nara Piotr! Na razie! My to YouTube kręcimy.
Reperacja Kumara, część szósta. Część szósta. Będzie część działać? Panie majster. Zara będzie, zara ci okazję. Kurwa, tu jest ten cigan. Ogary pójdą w las? Jak pójdą, jeszcze na chwilę mogą iść. A nie za dużo masz powietrza z tyłu? Nie. Prawie flak jest, ci powiem, nie? Aha. Kurwa, ja chyba zaraz... Będzie mieć? Co? Ty odsunę, bo to wie. Majter, kopaj go, kurwa. To zawołaj, Arek, jak będziesz kopał. Panie majster, szef! Jak Kuba było? Idzie majster. Przecież ty od tego kasku też masz tu odciski. Cały dzień w kasku. Tu nie idzie dołożyć, nie? Nie idzie? Nie, bo Chińczyki tu mają do góry jeszcze taki ten wychodzi, wiesz, z pokrywy, nie? Uh-huh. Takie ucho jest i wtedy idzie łańcuch. Tu jest rozluźnik na tamtej strony i idzie łańcuch i napędza tu magneto wtedy, nie? Do odpalania, to jak swapa będziemy robić. No, na 350. No. Dziadego, wiesz? My jak byliśmy na tym polu i jeździliśmy, to ktoś się wywalił? Wywalił się? No. Ło. Na tym kółku. Dobrze, takim. Że nie ja. Dzisiaj się nie rozumiem. My mieliśmy tego Chińczyka, nie? Ja 4 razy. Ten mój bratanek, jak go zmęczył, chłopie, nie? Tu nam wahacz pękł. Amortyzatorów wymieniliśmy chyba 5. Ale jaki miał? No miał Chińczyka tego, nie? Loncina, nie? A, no one to są słynne. Kuźwa, z tego. Tu pęknął, tu amortyzatory, to... Amortyzatory to tu pękały, się składały, nie? No. Tu... mocowań do silnika, to nie wiem ile nadorabiałem, ja już go pozmacniałem wszędzie, wiesz, tu mu mocowania porobiłem, tu kuźwa, dobrze, że jeszcze tu nie pękł wtedy, nie, jeszcze zdążyliśmy go sprzedać zanim pękł. I co wyjazd? Wydech do spawania. No to takie, wiesz, bo to jest spowiedź mechanika. Tak. On musi, wydech musi to być. Arek, czemu nie wołasz? Te w turbo jedzie. Co jest? Nie odpali chyba. Nie odpali. Mi się wydaje, że tam kurwa w tym gaźniku jest woda. No to trzeba było go bez świecy trochę. Wykręcić mu tą świecę jeszcze? A słuchaj, a nagrałeś to jak pakowałeś się do wody? Wiesz co, nie wiem. Chyba się nagrywało, ale kurwa nie wiem. Myślisz mi? Jak to, no. No jak? Musi być gaz do końca, nie? No. Musi być la maneta! U nas to są szynki. Szynek musi dostać, nie? Jak, mokra? Pokaż. Woda jest, zobacz. No dobra, zakręcaj kranik do góry nogami motor. Operacja. Operacja liść dębu, tylko żeby nam tu paliwo nie wyleciało. No tyle aż nie ma, wiesz? No to ja tam w buzię podłożę. Do góry podłożę. Nogami musimy nogami. Całkowicie? Tak, no. A nie tak jak wtedy na jedno koło? Do góry nogami całkiem. Chociaż możemy też spróbować na razie tak, no. Oj, skurczyk. Czekaj, dajmy. Mogłeś bieg dać. Dobra, dajmy tam. Rozrusznikiem potylkaj. O, tam klapie. O, leci ci woda, ty. Zobacz! To paliwo też tutaj jest, nie? To paliwo, a to jest błoto. Wyszło wodę w kule, nie? Nie. Dobra. Dobra. Wydło od kule wody. Ale tu jeszcze leci. Gdzie? Zobacz, błoto. Ja z tego, no. Szmatą by tutaj mniej więcej pojmać. Szmata tam od piachu już trochę jest. No to się wytarbani. No, to... Jak chirurzy normalnie. Jak chirurzy. Ma płyn do dezynfekcji masz? Tak. I maseczkę? Ja. Przejechaliśmy dzisiaj, nie? Na enduro i było to. Cholera, zapomniałem płynu do dezynfekcji. Dobra, majter. Kręcimy? Ale żeś odwalił. No numer kurwa. Źle nasączyłeś filtr. Ja. Jakbyś snurkla miał jak w kładach, to by było dobrze. Ale ci bez kręcenia nawet. No trochę, no bo jeszcze będzie wlatywać. Ale źle jak chuj. Tą wodą. O, łat kręć mu gad do kunica. Trzeba dostanę filtr dać na badanie tą ja. Wodę. Ja myślę, że to... Uuu.
Nie zatrze się? Nie. Leci woda i motorka, popakał się motorek, ty panu Arkowi. Pomylił tygodnie śmigł. Popęcał się koma. Typowy serwis KTM-a, czy se ty? Dobrze. Ty, próbujemy? Będzie dobrze? Paleci jeszcze. Ale już nie kręci. No kręci. Jeszcze kręci. A jak ty wypluwa? Próbujemy? Jak nie, to go potem weźmiemy do góry nogami, to przy świece jeszcze trochę wyleci. Wiesz, paliwa to świeca nie... Znaczy ten, wody nie zapali. Nie, to się nie da. Nie. Dobry, Tamek, próbujemy. Pokopię, może pali, może nie. Jak nie, to jeszcze go do góry nogami, to pierda gotuje. Dobrze mieć kumpla mechanika, nie? Czy nie? Dobrze. Dobrze mieć kumpla mechanika. Kuźma, dobrze. Nie? No. Zaraz ci z niego MRF zrobimy. Ten Arek mi zawsze narobi do roboty. Cięż praktykę. O, Jarek, Jarek mnie. Praktykę przynajmniej łapie, nie? Tylko chyba ty przy mnie, ty. Żeby musiał zapłacić, nie? Tak, za do to praktyki? Kuźba, ja. No popatrz, mieliśmy jechać, a my serwis KTM-a robimy. No. Chyba idziemy się przebierać. Nie. Kopaj, majster. No bo cię tutaj zagoniłem jeszcze do roboty. Uważaj. A kranik, odkręciłeś? Jo, chyba nie. Nie. Dać mu stanie? Nie, nie, nie. Chociaż możesz mu dać, no. Niech się przeleje. Ja, niech tam kuźwa. Po pompku, jak w USC musi pompką pompkować. No. O! O! Zgas, nie? To ważne. Jak gaz, to jeszcze trzeba. Nie chcę popyrka. On tak będzie miał. Tak? I tak będzie skończył. Będzie tak parę razy, bo nasza ma wolna jebana. Ale będzie żył. Będzie chodzi. Jeszcze pojeździsz dzisiaj. Jo, jeszcze chwilę pojeździsz. Dziwny zapach ma z rury. Jakimś mułem. Mułem to jednak. Pijanki wyskakują z wydechu. Odsuń się, Kuba, bo dostaniesz rykoszetem. Kuba, łowisz kijanki? Będą wyskakiwać. Ty uwalnij, bo karp zaraz wyskoczy. Nie, bez stania tu nic. Ale karp wyskoczy. Nie zatykaj rury Arkowi patykiem. O, już jest lepiej. Czekaj, bo nie będzie miał tego, to jest strzału. Uratowany! Tak, kolega, chciał zrobić robota z KTM-a. Ale co, będzie chodził czy nie? Co? Będzie chodził? Nie, no. Już
jeszcze. A załatwić ci ten... zniczkę na OLX-a? Ale co, darmową wysyłkę, czy co? Nie no, to żeby ogłoszenia stawiać. Dziadam nietopiony. Dziadam nietopiony, niejeżdżony. Ani razu nie wyleciał mi spod tyłka. Przedam nówka, igła, 20 motogodzin. Inny opis dam, że to jest MRF A125. Tak. O, jest cieknąca skarpeta. O Jezu, ale ty... A ty rękawiczki żeś ubrał do tego? No bo on nie ma płynu. Nie ma płynu do tego. Płynu do O losie, ja mam, ja ci dam. Ściągnij te kondony. No chyba będzie chodził. No tak, chodził, to by nie chodzić, nie? Nie wiem, zostaniemy tu do 18 z wami, czy... Nie, my o 16 jedziemy. O 16 jedziemy, bo to... I się może wrócić, ooo! Będzie chodził. Będzie chodził. Będzie tył, Matyna będzie pierdzieć zalety. Ja ty pierdzim dzisiaj trochę w tych krzakach. Nie no, z tymi rękawiczkami, że źle je odwalił numer. Tylko na saniu? Tylko na saniu. To będzie tak. Takie syczenie słychać, nie? Dzisiaj daj sobie spokój w gaźnik do czyszczenia. No, mogę być piachu najważniejsze. Nie, szkoda, szkoda. Szkoda komara, kurde. No. Przecież niedawno wymieniałeś tłok. Mówisz, że kurwa no. Jeszcze ewentualnie możemy go wyjebać, wykręcić świecę i go wyjebać do góry nogami, nie? I spróbować wtedy, to jest taka ostateczna kurwa moja kurwa. No to wam pomogę. Taka moja ostateczna kurwa ta, to musisz zdjąć tu, panie kolego, ten wężyk i go zatkać tu, żeby chodzi do góry nogami, nie? Getting hype when I aim up. Elevating that game up. Stepping up to the competition. Only first place and that's how I'm living. I'm winning till they digging up my grave. Eating all the things up on my plate. Game face when I step on. Zmieniamy olej motody. O, ale. Ale urwał. Mój ojciec. Nie. Nie. Tu już nic nie ma, nie? Wszystko leci, tylko nie... Nie z tego, co potrzeba. Tu już nie ma nic, nie? Nie ma nic. Nie możesz go wrócić z powrotem. Nie ma nic, jak będzie gaz, to znaczy gazik jest zapchany, nie? Jest... No mógł się tym szlamem, bo to zobacz, jakie to błoto było. No. Kierownicę tylko złamałeś, ale dobra. Nie no, Elbląg same straty. Ale wiesz co? Zobacz. Jeszcze coś musi z niego lecieć, bo to... Coś wyleciało jeszcze, nie? Jeszcze no, wyleciało, no. Wiesz co, a może jeszcze takie ujęcie z drona zrobię? Jak chodzi? Nara, trzymajcie się. Panie. Nara, udało się, ale rękawiczki są bomba. Antycovidowe. Tak. Ten telu nie zabrał, bo ją rękawiczki dołożyć.
Zara! Zara, trzymajcie! Ta maneta. Michał, jeszcze raz! No Michał! Jeszcze raz la maneta! La maneta! Co się chodzi? Ty, bo poletało wszystko tym bokiem! Dobra! No, no. Zginął w krzakach. To już koniec filmu. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.